Jacek Niedzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia Brata Alberta. Dzień dobry, szczęść Boże, proszę księdza. Witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę księdza, czy kardynał Stanisław Dziwisz ukrywał pedofilię w kościele? Myślę, że na to pytanie może odpowiedzieć tylko niezależna komisja na szczeblu papieskim, dlatego że opublikowany przedwczoraj raport w sprawie byłego kardynała McCarricka z Waszyngtonu też wymienia postać kardynała Dziwisza i myślę, że nikt tutaj w Polsce nie jest władny to ocenić. Dlatego liczę, że Stolica Apostolska potraktuje to poważnie, przeprowadzi śledztwo i wyda werdykt oceniający tą sytuację. No ale amerykański kardynał McCarrick, który właśnie zyskał nominację mimo podejrzeń o pedofilię wiele lat temu, no zyskał tę nominację albo dzięki kardynałowi Dziwiszowi, albo dzięki Janowi Pawłowi II. Tak też wskazuje watykański raport. Tak, w tym raporcie rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła, ale jest również rzeczą znamienną dla tej sprawy, że McCarrick, który ubiegał się o urząd arcybiskupa w Waszyngtonie, no to sam fakt, że ktoś sam zabiega, dokonuje różnych działań, już jest moim zdaniem jednak sprawą wątpliwą. I pisze nie do papieża, nie do kongregacji do spraw biskupów, nawet nie do nuncjusza papieskiego, ale pisze do osobistego sekretarza Jana Pawła II, tytułując, o ile dobrze pamiętam, drogi Stanisławie czy Stasiu nawet, i wykorzystuje taką ścieżkę bardzo nieformalną. I nie wiadomo, bo raport tam nie doprecyzował tej sprawy, co było bezpośrednim powodem zmiany decyzji Jana Pawła II, no ale list był jednak przełomem. I dopiero po tym liście Ojciec Święty, pomimo zastrzeżeń, zmienił swoje stanowisko i jednak McCarrick otrzymał nominację na arcybiskupa Nowego Jorku. To jest także duży znak zapytania, w jaki sposób inne nominacje miały miejsce, zwłaszcza wtedy, kiedy różni chętni na objęcie pewnych stanowisk, no, wykorzystywali tą drogę nieformalną. A tak nie powinno być. No ale to Jan Paweł II ostatecznie podejmował decyzję. Czy jednak nie? Kto podejmował decyzję za papieża w ostatnich latach jego życia? No to też powinna wyjaśnić komisja papieska, która dla ochrony dobrego imienia Jana Pawła II powinna jasno na te pytania odpowiedzieć. Dwie rzeczy tu trzeba podkreślić. Po pierwsze, że Kościół to jest monarchia absolutna, ale no w realnych sytuacjach trudna do zarządzania, bo przecież samych biskupów jest kilka tysięcy i to jest niemożliwe, żeby papież znał wszystkich kandydatów. On się sugeruje opiniami nie tylko nuncjuszy, ale również innych osób. To jest pierwsza sprawa. Druga, rzeczywiście Ojciec Święty w roku 2000 ze względu na swoją chorobę, jak i swój wiek, no był człowiekiem, który na pewno nie mógł wszystkim bezpośrednio kierować i ufał swoim doradcom i współpracownikom. Więc jeżeli tu były jakieś błędy ze strony Jana Pawła II, mówię to na zasadzie przypuszczenia, bo nie mam tej wiedzy, ale prawdopodobnie było tak, że powierzał swoim współpracownikom ocenę, no i tutaj zaufał kardynałowi Dziwiszowi, który przedstawił ten list i ten list zmienił jego decyzję. Czy Jan Paweł II, czy papież mógł wiedzieć o sytuacji amerykańskiego kardynała, o tym, no, że był podejrzany o pedofilię? Próbuje bronić Ojca Świętego w ten sposób, że papież pochodził z Europy Wschodniej i był
świadkiem wielu manipulacji ze strony władzy komunistycznej. Być może tak było, że papież ze względu na doświadczenia polskie nie ufał różnym oskarżeniom. Natomiast chyba nie do końca tak było, dlatego że po pierwsze w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było komunizmu, przynajmniej tego oficjalnego. I to już było 10 lat po upadku komunizmu w Europie Wschodniej, więc już była wolność wypowiedzi. I myślę, że to nie było tak, że każdy zarzut od razu był traktowany jako nieprawdziwy, tylko jednak śmiem przypuszczać osobista sugestia ze strony sekretarza papieskiego wpłynęła na tą decyzję Jana Pawła II. Znaczy sugestia taka, że rzeczywiście Makaryk jest niewinny. A czy Stanisław Dziwisz wiedział o molestowaniu Janusza Szymiaka przez księdza z diecezji bielsko-żywieckiej? No miał tę wiedzę i nic z nią nie zrobił? Znaczy to mogę odpowiedzieć tylko to, co mówię w filmie pana Gutowskiego, że w 2012 roku na wniosek księdza kardynała byłem przesłuchiwany na Radzie Kapłańskiej w obecności wszystkich biskupów krakowskich i prawie 30 księży. Nawiasem mówiąc, to był jedyny chyba taki przypadek, że dochodziło do takiego publicznego przesłuchania. Chodziło o książkę, którą wydałem razem z Tomaszem Terlikowskim i w czasie tego przesłuchania, które zresztą prowadził biskup Grzegorz Ryś, no padły takie wnioski, żebym wszystkie materiały, które posiadam i na podstawie których pisałem tę książkę, abym przekazał to księdzu kardynałowi. I rzeczywiście miesiąc później, pod koniec kwietnia 2012 roku, przygotowałem taki list, wymieniłem 7 różnych spraw, w tym jako pierwszą sprawę Janusza Szymika, który do mnie się zwrócił. Był tam jako załącznik również jego osobisty, odręczny list, plus wiele innych listów, dokumentów dotyczących innych spraw, zwłaszcza skandali na tle homoseksualnym, ale też molestowań. I to wszystko wręczyłem osobiście księdzu kardynałowi na oficjalnej audiencji, która przecież jest odnotowana w aktach kurii. I ksiądz kardynał przy mnie przeglądał te rzeczy. To było w dość dużej takiej teczce, bo pełno załączników. Komentował niektóre sprawy. Sprawę Szymika też komentował, że to jest sprawa bielska, ale że będzie starał się rozmawiać z biskupem z Bielska. I ja wtedy byłem uspokojony, że wreszcie coś się dzieje w tych sprawach. No niestety ksiądz kardynał nie podjął działań, a teraz zaprzecza wprost oficjalnie, że nie pamięta, jakoby otrzymał ode mnie te dokumenty. I nigdzie tych dokumentów nie dam, nie ma. No zginęło to wszystko. No. Ja mam jednoznaczne zdanie, ale uważam, że komisja powinna to wyjaśnić, papieska komisja, bo przecież są też inne dowody na to, że taka teczka została wręczona. Proszę księdza, czy kardynał Dziwisz mógł tuszować pedofilię w kościele? No bo mamy tutaj wiele różnych przypadków, a stanowisko księdza kardynała jest jednoznaczne. Nie wiem, nie pamiętam, atakuje się mnie, a ja tyle zrobiłem dla Polski, dla Jana Pawła II, i teraz próbuje się to wszystko zdezawuować. No przyjął taką linię obrony, która moim zdaniem jest fatalna i dla niego, i dla pamięci o Janie Pawle II, bo przecież sam kardynał zabiegał o wywiad dla TVN, wskazał nawet pana redaktora Kraśko jako tego, który ma prowadzić i okazało się, że ten wywiad no, jest na jego niekorzyść, bo na każde prawie pytanie, i to bardzo łagodne pytania pana Kraśki, odpowiadał, nie wiem, nie pamiętam, pierwszy raz słyszę, również w sprawie kardynała McCarricka. I myślę, że to jest fatalne to podejście. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć i to mówię tylko ze względu na chęć wyjaśnienia tych rzeczy.
że w 2005 roku, kiedy ksiądz kardynał został metropolitą krakowskim, a ja otrzymałem akta jako pokrzywdzony dawnej służby bezpieczeństwa, akta zgromadzone w IPN-ie, to ja informowałem księdza kardynała o wielu rzeczach i przekazywałem mu te dokumenty. I ksiądz kardynał zmieniał bez przerwy zdanie. Raz się zgadzał, raz się nie zgadzał. Skutek był taki, że zostałem wtedy zakneblowany. Niemniej jednak książka się ukazała. I ksiądz kardynał powołał wtedy Komisję Pamięć i Troska, która miała to wszystko wyjaśnić, w tym także te skandale obyczajowe. I nic ta komisja nie zrobiła. No więc wtedy nie było też woli do wyjaśniania tych spraw. I myślę, że to jest cały ciąg takiej pewnej postawy, że lepiej ukryć pewne rzeczy niż je wyjaśniać. A szkoda, bo gdyby odbyła się lustracja autentyczna 15 lat temu, to dzisiaj byśmy uniknęli wielu skandali. No więc to był taki klasyczny manewr, który jest określany dość tak kolokwialnie, zamiatanie pod dywan. Proszę księdza, ksiądz mówi o powołaniu komisji. Tego również chce kardynał Dziwisz. Jednak wspomniana przez księdza Komisja Pamięć i Troska no niewiele zrobiła, jeżeli nie nic. Komisja Państwowa w sprawie pedofilii, która również została powołana po filmie Braci Sekielskich, również nic nie zrobiła. No więc czego możemy się spodziewać po kolejnej komisji, jeżeli nie tylko takiej próby zaciemniania obrazu i pokazania, że jednak coś robimy, a tak naprawdę niewiele z tego wynika. No tak, komisja powołana czy przez władze kościelne, czy państwowe, polskie władze państwowe i kościelne nic nie da, bo co będą naciski polityków i hierarchów, to widać to w wielu innych sprawach. Ja myślę mogą być dwa rodzaje komisji. Pierwsza papieska i moim zdaniem ona jest najlepsza, dlatego że ona ma wtedy wgląd w dokumenty watykańskie, czyli również wyjaśnienie, czy ksiądz kardynał popierał Makarika, czy popierał Degolado, tego degenerata, założyciela zakonu legionistów. I to może komisja papieska zrobić. Ale inne sprawy może wyjaśnić komisja, która jest autentycznie niezależna i dam tu pozytywny przykład z Francji. Episkopat francuski, widząc, że to tuszowanie w sprawie pedofilii i innych spraw jest tak szalone, poprosił świeckiego prawnika, pana Marka Sauvé, żeby sam taką komisję utworzył. I rzeczywiście, będąc całkowicie wolny od nacisków, pan Sauvé zaprosił do tej komisji ludzi świeckich, wyłącznie świeckich, tym także ludzi niewierzących, z innych wyznań, jest tam pani teolog protestancka i te osoby od 2 lat prowadzą przegląd wszystkich spraw. I co jest ciekawe, że w bardzo wielu sprawach stwierdzają, że jest to oskarżenie nieprawdziwe, a więc dają szansę do obrony, autentycznej obrony tym, którzy są pomówieni, ale też pokazuje wszystkie sprawy, gdzie sprawca był rzeczywiście słusznie oskarżony, również pokazują tych, co tuszowali. Taka komisja francuska to byłoby błogosławieństwo dla Kościoła polskiego, który nie przez naciski polityków i tak dalej powierzyłby ludziom świeckim sprawdzenie tych dokumentów. Nie tylko w sprawie księdza kardynała, ale innych również głośnych afer. I myślę, że tutaj jest taka niewielka nadzieja, że sygnał musi wyjść z Watykanu. Jeżeli Watykan to powie, że tak, to wtedy rzeczywiście jest droga, bo na razie ze strony Episkopatu Polski moim zdaniem nie widać w ogóle nawet chęci powołania takiej niezależnej komisji złożonej z ludzi świeckich. Proszę księdza, czy w Kościele katolickim może działać siatka pedofilska?
No na pewno działa lawendowa mafia, to jest taki eufemizm określający powiązania homoseksualne, które działają. Oczywiście znaczna część pedofilii nie jest na tle homoseksualnym, bo to dotyczy molestowania dziewcząt. Niemniej mogą być powiązania takie kryminalne, no na zasadzie różnych uwikłań, wzajemnych haków. No właśnie dlatego uważałem, że lustracja jest potrzebna, żeby przeciąć te wszystkie powiązania. I kiedy przeglądałem akta IPN-u i pisałem książkę, to co mnie najbardziej zaskoczyło, że bardzo wielu tajnych współpracowników zostało zwerbowanych, bo byli uwikłani w te relacje homoseksualne. Wprawdzie SB nie używała określenia pedofilia, bo w ogóle wtedy takiego zjawiska nie precyzowano, ale mówiono o skłonność do młodych chłopców czy młodych mężczyzn i to było często powodem właśnie tego werbunku. I widać było, że te powiązania są szersze między duchownymi, różnymi świeckimi, więc takie współuczestniczenie w złych sprawach mogło rzeczywiście stworzyć pewną siatkę. Tyle, że ta siatka jest bardziej lawendowa niż siatka, która no, jest stricte taka pedofilska. Proszę księdza, co sprawa kardynała Dziwisza mówi o Kościele w ogóle? Jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, no, to jest bardzo smutny przypadek, natomiast nie odosobniony, dlatego że jak wspomniałem, gdyby 15 lat temu Kościół podjął lustrację, to wielu ludzi zostałoby odsuniętych i też inaczej by działały pewne inne mechanizmy. Wtedy nie byłoby tych skandali, jakie przeżywamy teraz, choćby ze sprawą kardynała Gulbinowicza, bo już by to wyjaśniono. Natomiast Kościół w Polsce, myślę, ma takie archaiczne podejście do sprawy, uważając się za oblężoną twierdzę, że ciągle jest atakowana, a więc trzeba zwierać szeregi, nie dopuszczać właśnie ludzi świeckich do pewnych informacji, zamykać się, tłumaczyć to wszystko atakiem na Kościół, na papieża i tak dalej. I taka moja konkluzja pewna, rok temu były wybory nowego prezydium Episkopatu Polski. Ja wyraziłem wtedy taką nadzieję, że może zostaną wybrani młodsi księża biskupi, bo na pewno jest bardzo wielu uczciwych, szlachetnych biskupów w Polsce. Ludzie, którzy nie tylko wiekiem będą młodsi, ale którzy będą lepiej rozumieli świat, już wykształceni w nowej rzeczywistości, rozumiejący rolę mediów, rolę ludzi świeckich w Kościele i tak dalej. No i co się stało rok temu? Wybrano dokładnie tych samych i ci sami popełniają dokładnie te same błędy. Więc tutaj sam episkopat po raz kolejny pokazuje tą zasadę nihil novi, czyli nic nowego, żadnych zmian, a jakakolwiek krytyka to jest atak na Kościół i to jest moim zdaniem zgubna sprawa. Natomiast gdzie jest moja nadzieja? No w ludziach świeckich, w księżach, którzy są, przepraszam, takie określenie, na pierwszej linii frontu, a więc są wikarymi, proboszczami, katechetami, kapelanami szpitalnymi, że ci będzie takie oddolne działanie, żeby to oczyścić. To będzie bardzo ciężkie, bo góra to blokuje. No niemniej jednak, no nie ma innej drogi, bo już młode pokolenie odchodzi od Kościoła i będą jeszcze kolejne kryzysy i myślę, że powodem wielu odejść z Kościoła no jest niewiara, że Kościół się oczyści. Przez takie sprawy jak sprawa kardynała Dziwisza czy Gulbinowicza Kościół Polski czeka wstrząs? Myślę, że tak, dlatego że jak słusznie już zauważają niektórzy publicyści, a ja mogę się pod tym podpisać, osobą, która powinna być
prześwietlona, mówię to najdelikatniej, jest były nuncjusz papieski, a później prymas Polski Józef Kowalczyk, który tuszował ewidentnie sprawę choćby molestowań dokonywanych przez arcybiskupa Peca, ale wiele innych rzeczy. I dzisiaj można powiedzieć zniknął z życia publicznego, jest emerytem w Gnieźnie, ale przecież ponosi odpowiedzialność. Przez 22 lata był nuncjuszem i widać wyraźnie, że był jednym z tych, którzy powodowali, że wiele informacji do papieża Jana Pawła II nie docierało. No bo kto poinformował o arcybiskupie Pecu? No właśnie osoba świecka, pani profesor Wanda Pułtaska, która się przebiła przez ten mur doradców i współpracowników papieża i ona wręczyła list od księży z Poznania i wtedy dopiero zadziałały struktury watykańskie. No ale nuncjusz był po drugiej stronie, czyli był przeciwko ujawnieniu prawdy. I myślę, że dzisiaj powinniśmy sobie też zadać pytanie, czy Stolica Apostolska podejmie jednak działania wobec swojego byłego nuncjusza i jednak przynajmniej zmusi go do odpowiedzi, które sprawy i dlaczego on tuszował. Proszę księdza, i ostatnia kwestia. Ksiądz jest również prezesem fundacji imienia brata Alberta. Jak ksiądz i potopieczni radzą sobie w czasie pandemii? Tak, no to jest dla mnie o wiele trudniejszy problem, dlatego że od 30 paru lat mieszkam na terenie domu pomocy społecznej, który jest placówką macierzystą fundacji brata Alberta. Ta fundacja posiada w tej chwili 35 placówek na terenie całej Polski. No i od marca przeżywamy swoje dramaty. Placówki dzienne w większości są zawieszone, co jest też tragedią dla rodzin, bo dana osoba niepełnosprawna nie może przychodzić czy dojeżdżać na terapię czy rehabilitację i to są ogromne też szkody. Natomiast mieszkańcy stałego domu, stałego pobytu są zamknięci od marca. Wprawdzie my tu w Radwanowicach mamy duże tereny zielone, więc jest jeszcze jakaś namiastka tutaj swobody, ale z trzech domów, które tutaj są, dwa są już zakażone. Mieliśmy pierwsze zgony wśród podopiecznych. Niestety to jest także załamanie się zdrowia psychicznego, bo w takiej izolacji, która moim zdaniem będzie trwała jeszcze przez najbliższe miesiące, człowiek niepełnosprawny, starszy, no nie jest w stanie wytrzymać, bo ta izolacja to jest odcięcie od rodziny, od kontaktów. Wprawdzie psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci robią co mogą, ale to na dłuższą metę jest bardzo niebezpieczne. Także izolacja ludzi starszych, którzy w swoich mieszkaniach są pozamykani. I myślę, że tutaj rząd jednak musi zwrócić uwagę, że dystans ze względu na wirusa no jest także powodem wielu dramatów. Może dojść do depresji, samobójstw i wielu innych dramatycznych sytuacji i myślę, że rząd musi też pamiętać o tych osobach. Na co dzień obserwuję to, że to jest tylko wysiłek wielu wolontariuszy, ludzi dobrej woli, natomiast nie jakieś działania systemowe. No i tu jest, jeżeli okazja, apel do władz państwowych, żeby także podjęły wspólnie z organizacjami pozarządowymi, samorządami pewne działania, jak pomóc mieszkańcom domów stałego pobytu. Nie tylko od strony opieki medycznej, ale także opieki psychicznej. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.